druga część przygody z rytmami disco. Ostatnio zrobiliśmy sobie najprostsze rytmy z samą centralą na ćwierćnoty. Pamiętam, to jest najważniejsze w tego typu rytmach. Centrala gra wszystkie ćwierćnoty. Żeby nie powiedzieć ordynarnie, po prostu musi być każda świartka dobrze słyszalna, cokolwiek by się nie działo. I tutaj, nawet jak mam sample taki elektroniczny, centrala jest często głośniej ustawiona niż sam werbel. Werbel jest w tle. Nie gramy tutaj czyli przodem tak rokowo, tylko dosyć łagodnie. I jak poćwiczyliśmy sobie te rytmy, co nie jest wcale takie proste, żeby ładne brzmienie wydobyć wtedy z hi-hatu na każdą ćwiartkę, to teraz sobie dodamy werbel. I jedziemy, sprawdź akcenty przy każdej ćwiartce i standardowy rytm. Najpierw ósemkowy. I tutaj gramy centralę na raz, a później z werblem na dwa. Na trzy centrala i cztery. Tutaj też trudność polega na tym, żeby równocześnie zagrać centralę na 2 i 4 z werblem. Żeby nie było. Takich historii. Też trzeba na tym troszeczkę posiedzieć, troszeczkę poćwiczyć. I jedziemy sobie ósemką. Przynajmniej 4-5, 4-5 zwrotów. Zwrotka ma taktów 16. Refreny często też. Dobrze. I druga opcja, częściej używana na disco, czyli rytmy 16-kowe. Docelowo disco gra się w tempach 120-140 mniej więcej, ale na potrzeby ćwiczeń zaczynamy zawsze od tempa 80 i dokładnie sobie ćwiczymy. Dokładność przede wszystkim opuszczania i puszczania hi-hatu i grania centrali. Kolejny etap to będzie na przykład granie sobie nogami disco i dokładanie sobie różnych historii. Może pokażę, ale to na przyszłość. Najprostsza rzecz. Tutaj sobie gramy szesnastki rękami, a nogami sobie gramy podkład ćwiercznotami. Można sobie, tutaj zawadziło mi się o talerz, można sobie później różne kombinacje robić i przesuwać akcenty. Na przykład. Czasem sobie lubię troszeczkę więcej pograć. Także tak, wracając do rytmu w disco, ćwiczymy sobie tym razem już z werblem na 2 i 4. Trzymajcie się.